Cześć, nazywam się Monika Barczczak, aktualnie pełnię funkcję .NET dewelopera w mBanku. Zawodowo tworzę i wspieram kilka funkcjonalności w aplikacji webowej i desktopowej oraz nabywam i poszerzam kompetencje DevOpsowe. Ponadto jestem doktorantką interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej, gdzie rozwijam swoje zainteresowanie naukowe m.in. z zakresu sztucznej inteligencji, analizy danych, inteligentnej interpretacji danych, logiki rozmytej, zbiorów rozmytych oraz system wspomagania decyzji. Przypadł mi też zaszczyt przedstawienia Wam wybranego przeze mnie tematu prelekcji, którym jest analiza i przetwarzanie dużych zbiorów danych przy pomocy podsumowań lingwistycznych w .NET. Pracę badawczą nad tym tematem prowadzę w szkole doktorskiej aktualnie. Tutaj na slajdzie widnieje też kontakt do mnie. W razie ewentualnych dalszych pytań też zachęcam do kontaktu. Link do prezentacji później umieszczę na czacie, więc nie masz się co martwić. I generalnie chciałabym rozpocząć od samej problematyki prezentacji i jej celu. Prezentacja skupia się na problemie adaptacji metod obliczeniowych w ramach sztucznej inteligencji do szybko rosnących ilości danych przechowywanych i wytwarzanych w różnych repozytoriach. Obecnie znane i opracowane metody do przetwarzania i analizy danych muszą sobie radzić z przetwarzaniem ogromnej ilości danych. Wykorzystanie w tym celu tradycyjnych reprezentacji danych i powiązanych z tym oprogramowań wiąże się z pewnymi ograniczeniami związanymi z nieefektywności znanych metod oraz z ograniczeń wynikających ze struktury modelu. Dlatego coraz częściej korzysta się z zbiorów danych, na przykład grafowych. Generalnie oprócz wyczerpujących odpowiedzi na zapytania użytkowników w krótkim czasie, ważne jest, aby odpowiedź była przedstawiona nie za pomocą liczb czy statystyk, ale za pomocą naturalnego bądź quasi-naturalnego języka. Jest to najprostszy sposób komunikacji z typowym użytkownikiem, więc zamiast na przykład zdania 150 obiektów w bazie danych, gdzie obecnie jest 310 obiektów, mają wartości 2, 3 lub 4, możemy uzyskać wyrażenie czy też sformułowanie około połowa obiektów ma wysokie wartości. Jest to klarowniejsza, jasna, prosta informacja. W tym celu wykorzystywane są między innymi podsumowania lingwistyczne oparte na zbiorach rozmytych. Zanim jednak w bardziej szczegółowy sposób opowiem o podsumowaniach lingwistycznych, chciałabym w krótki sposób omówić kilka wybranych przeze mnie podstawowych terminów z zakresu sztucznej inteligencji, inżynierii i oprogramowania, ponieważ tymi definicjami będę dosyć często posługiwać się podczas prezentacji, a sama prezentacja też ma charakter podstawowy, dlatego też chciałabym od tego rozpocząć. Więc troszkę teorii. Klasyczne zbiory i klasyczna logika nie odzwierciedlają i nie opisują rzeczywistego świata. Pojęcia w świecie rzeczywistym są niejednoznaczne. Aby to udowodnić, posłużę się przykładem paradoksu łysego. Jeśli ktoś ma 60 tysięcy włosów, stwierdzamy, że nie jest łysy. Kolejna osoba ma o jeden włos mniej i też stwierdzamy, że nie jest łysa, ale zdanie to powtórzone już 60 tysięcy razy doprowadza nas do stwierdzenia, że osoba, która ma zero włosów, też nie jest łysa. Jest to tak zwany paradoks stosu. Zbiory klasyczne i logika klasyczna nie uwzględniają stanów pośrednich pomiędzy pojęciami skrajnymi. Tak naprawdę możemy sobie wyobrazić przedział od zera do jedynki z wartościami i w logice klasycznej pomiędzy zerem a jedynką nie ma żadnych wartości, a w logice wielowartościowej są wartości, które interpretujemy na przykład jako trochę łysy, częściowo łysy, w dużym stopniu łysy. Tych wartości może być nieskończenie wiele. Samo to rozwiązanie, które przed chwilą przedstawiłam, zostało wprowadzone i nazwane jako zbiory rozmyte i logika rozmyta przez Zadecha. I on to nazywa jako rozszerzenie klasycznej teorii zbiorów. I tak jak wspomniałam, możemy same zbiory rozmyte definiować jako obiekt matematyczny ze zdefiniowaną funkcją przynależności od zera do jedynki, gdzie jeśli coś przyjmuje wartość zero, nie przynależy
jest brak przynależności do zbioru rozmytego. Jeśli jest jedynka, jest pełna przynależność do zbioru, a jeśli jest wartość pomiędzy zerem a jedynką, jest częściowa przynależność do zbioru rozmytego. Same zbiory rozmyte używane są do modelowania sformułowań języka naturalnego wyrażonych w sposób nieprecyzyjny. Do takich sformułowań możemy zaliczyć na przykład wysoki człowiek, bogaty człowiek. Pojęcie właśnie takie, typu na przykład bogaty człowiek wraz z przypisanym zbiorem rozmytym, nazywanym jest zmienną lingwistyczną. I teraz chciałabym to pokazać jeszcze definicję logiki rozmytej. I tak, logika klasyczna przyjmuje, tak jak wszyscy wiedzą, wartości 0, fałsz, i 1, czyli prawda, a tutaj tych wartości jest więcej i i operujemy na nieprecyzyjnych danych, to tak jak wspomniałam. I teraz na slajdzie widzimy przykład funkcji przynależności. Jest to funkcja trójkątna dla zbioru rozmytego, opisującego czas odpowiedzi na skargę. Tutaj nie wiem, czy widać łapkę na ekranie, ale tutaj jest linia taka prosta, czarna i tak naprawdę ta wartość ukryta, bo można było zdefiniować, że coś było dosyć szybkie albo ledwo umiarkowane. Jak widzicie, nie ma tutaj ściśle określonych przynależności do zbiorów. I tak, ostatnie pojęcia i już nie będę przynudzać teorią, ale też są ważne, bo będę cały czas się nim posługiwać. To jest przetwarzanie języka naturalnego, czyli automatyzacja analizy, rozumienia, tłumaczenia i generowanie języka naturalnego przez komputer. Co to znaczy? To znaczy tyle, że maszyna, komputer, otrzymując zapytanie od użytkownika w języku naturalnym, pod spodem przekształca to sobie na symbole i cyfry i na odwrót. Jeśli maszyna chce przekazać coś człowiekowi, przekształca symbole i cyfry na język naturalny, taki łatwiejszy do czytania dla człowieka, taki bardziej ludzki. Eksploracja danych jest to proces automatycznego odkrywania nowych użytecznych reguł, zależności wzorców w dużych repozytoriach. Na przykład jest przydatne przy tym, jak chcemy wzorzec klienta sobie skonstruować. Przetwarzanie danych, szereg operacji wykonywanych na danych obejmuje m.in. zbieranie, porządkowanie, łączenie, modyfikowanie. Analiza danych jest to proces przetwarzania danych w celu uzyskania cennych, użytecznych informacji. No tak naprawdę analiza, przetworzenie i każde tutaj operacje na danych pozwalają nam na przykład skonstruować odpowiednie oferty dla klienta, dobrać, prawda? Na przykład albo jakieś reklamy, retranslacja danych, przetłumaczenie wybranej treści na słowa, czyli zamiast 30 lat możemy powiedzieć młody człowiek. Interpretacja danych, opisywanie, objaśnienie sensu i znaczenia danych, faktów czy wyników i agregacja danych polega na wyliczeniu jednej lub wielu statystyk dla grup obserwacji. Ja w swojej pracy badawczej, którą przedstawiam w swojej prezentacji, chciałabym się skupić na niestatystycznej agregacji danych, tylko przedstawieniu danych przy pomocy języka naturalnego, bo nie chcę, żeby komputer posługiwał się liczbami, tylko językiem ludzkim. Tutaj możemy zobaczyć na slajdzie, co możemy uzyskać dzięki inteligentnej analizie, interpretacji oraz agregacji danych. Tutaj tak widać, że na podstawie danych, ze zbioru danych możemy uzyskać jasną, klarowną informację. Krótki komentarz. Ponieważ percepcja ludzka jest ograniczona, warto jest czasami uzyskać krótką, zwięzłą i na temat informacji zamiast szczegółowych, długich informacji. A po co nam to w ogóle, co nam to daje? Tak możemy się zastanowić. Generalnie to przetwarzanie danych i analiza danych jest po to, żeby na przykład zredukować koszty w danej firmie. Dzięki przeanalizowanych danych i ich przetworzeniu możemy uzyskać informacje dla firmy, która będzie użyteczna i na przykład na jej podstawie można zadecydować, że musimy kupić czegoś mniej, czegoś mamy za dużo, zmniejszenie robocizny, bo na przykład jeśli mamy automatyczne przetwarzanie i analizę danych, człowiek już nie musi wykonywać monotonnych, rutynowych zadań. No i też wiadomo, maszyna, jeśli dobrze kod jest zaprogramowany, nie popełnia błędów. Zwiększenie dokładności, wydajności, niezawodności i szybkości, łatwość komunikacji, jak już są dane gdzieś zapisane online, tak, albo po prostu mamy je na komputerze, łatwiej jest też przekazywać. Pojemność magazynu, no możemy naprawdę ogromny zbiór danych przytrzymywać, lepsze dopasowanie ofert do klienta, czytelność dokumentów, zadowolenie klienta, no nawet to, że my nie będziemy musieli wysyłać reklam i ofert, które go nie interesują, pogłębienie interakcji z klientem, pozyskiwanie, zatrzymanie, rezygnacje z klientów, na przykład poprzez analizę koszyków klientów i łatwiejsze zarządzanie danymi, no nawet wyszukiwanie danych jest łatwiejsze, więc
Tak. A czy nie ma istniejących rozwiązań? Generalnie na rynku w dotnecie do przetwarzania języka naturalnego jest kilka rozwiązań. Są dwie najbardziej popularne biblioteki. Jest to Sharp NLP, a Bodit NLP. Ja bym chciała przedstawić wybraną przeze mnie w krótki sposób przedstawić wybraną przeze mną bibliotekę, którą jest Abodit NLP i właśnie to zrobię. Dobrze. I generalnie tak, Abodit NLP jest biblioteką do generowania tekstu w języku naturalnym i tak naprawdę ma kilka funkcjonalności. Do podstawowych funkcjonalności należy zwykłe okienko tekstowe, gdzie wpisujemy wybrane przez nas zapytanie w języku naturalnym, języku angielskim. Na przykład możemy pytać o datę i godzinę, tak jak tutaj to będzie pokazane. Możemy również zapytać o wybrane obiekty z bazy danych oraz główną, większą funkcjonalność jest to taki pełny czat konwersacji. Możemy prowadzić dialog. I generalnie jest to biblioteka, którą łatwo jest dostosować pod swoje potrzeby. Można dopisywać w łatwy sposób kolejne reguły i funkcje. Jest to biblioteka, która bardziej rozumie znaczenie słów niż same słowa, bo obsługuje też synonimy. Jest w stanie zweryfikować, czy dane słowo jest czasownikiem, czy rzeczownikiem. I można na przykład zdefiniować sobie grupę, na przykład ssaki, gdzie przypiszemy wybrane przez siebie słowa i na przykład zdefiniować konkretną regułę już pod tę całą grupę. Więc naprawdę ona jest bogata w wiele możliwości. Polecam ją zainstalować, przetestować. Ja tutaj pokazałam takie najprostsze jej możliwości. Więc tak wygląda. Tutaj sobie widzimy jakąś bazę danych, którą na szybko stworzyłam, jakie ma dane i też możemy zapytać właśnie o konkretne na przykład produkty, pytając ją o jakieś konkretne produkty i on właśnie nam to wypisuje. Ciekawe jest to, że ona obsługuje bardzo dużą ilość jednostek i miar, więc też nam znacznie ułatwia. Tutaj możemy zaobserwować, że chcemy sobie wypisać rekordy, które mają więcej niż 847 centymetrów i ona właśnie nam je wypisuje. A jeśli chodzi o sam kod, no to jest taka główna klasa, która służy tutaj właśnie do, już ma kompletne query do przełożenia tego tak naprawdę na wynik zapytania, które nas interesuje. I tak naprawdę biblioteka robi wszystko, co jest w zapytaniu po filtrowaniu, czyli po where, czyli to select, gwiazdka, from, musimy sobie napisać sami, z jakiejś co my tabeli coś wyjąć, ale dalej to, co się już dzieje, to właśnie obsługuje ta biblioteka, czyli to filtrowanie konkretnych rekordów. No i generalnie sama struktura tutaj w tej bibliotece, wszystkie klasy są napisane w taki sposób, że bardzo łatwo tutaj coś nowego dodawać. Samo też pokażę w krótki sposób samo demo, które jest na stronie, w jaki sposób można z tego korzystać, więc tutaj też są pokazane jakieś podstawowe jej możliwości. No dobrze, to teraz tak. Mamy trochę ograniczony czas, dlatego też nie skupiałam się na tym, żeby pokazywać tą drugą, ale je porównałam, żeby to poszło dosyć szybciej. Chciałabym to powiększyć. No dobra. I generalnie widzimy, że pierwszy raz bibliotek ma rozdzielać tekstu, a Abodit NLP tego nie ma. Rozpoznawanie części mowy, obsługiwany jest język angielski, pole do wprowadzania tekstu do analizy, łatwość poszerzania o nowe reguły, obsługę synonimów, rozpoznawanie separatorów wyrazów i silnik jest niezależny, może obsługiwać dowolną formę wprowadzenia tekstu. Abodit NLP ponadto może nie tylko sprawdzać nam zapytanie, które wpisujemy w tym tekście, tylko też na przykład może analizować historię, którą mu podamy i wtedy też da nam takie podsumowanie. Dobrze i lecąc dalej. Dlaczego w ogóle stworzyłam podsumowania lingwistyczne, to znaczy rozszerzyłam tam dziedzinę nauki, to jest bardziej poprawne, z
sformułowanie. Dlaczego w ogóle się tym zajmuję, skoro są już takie fajne biblioteki? No, generalnie podsumowania lingwistyczne nie zastępują obecnych rozwiązań. Posiadają funkcje, możliwości zastosowania, których nie zaobserwowałam na obecnym rynku w bibliotekach do przetwarzania języka naturalnego w dotnecie, a nie w innych rozwiązaniach w dotnecie. Dlatego też podsumowania lingwistyczne albo mogą być stosowane równolegle, żeby dać nam dodatkową informację na temat interpretowanych, analizowanych danych, albo może mogą być zastępowane w konkretnych przypadkach i właśnie o tym opowiem. Generalnie podsumowania lingwistyczne mogą używać nieprecyzyjnych zdarzeń liczbowych, tak jak bardzo, mniej więcej, czyli te zbiory rozmyte, o których wspominałam, mogą używać, tak? Mogą dotyczyć jednego bądź wielu podmiotów. O tym zaraz też wspomnę, bo to jest bardzo istotne. I generalnie dostarczają ogólnie bez szczegółów informacje. No, to jest ich wada, ale generalnie warto jest uzyskać jasną, klarowną informację. I ta informacja charakteryzuje się tym, że nie musimy posiadać wiedzy większej na temat analizowanych danych, żeby taką informację prosto zrozumieć, tak? Tak. No i same zalety z eksploracji danych, to też jest zaleta podsumowań lingwistycznych. Dobrze. I generalnie posiadamy dwie podstawowe formy podsumowań lingwistycznych. Tutaj przedstawiona pierwsza i druga forma, bo na razie na niej się skupimy, to są dwie podstawowe formy oparte na rachunku zadecha. I tutaj Q jest kwantyfikatorem lingwistycznym, który może oznaczać na przykład znaczy więcej niż 900, wiele. P jest podmiotem podsumowania, na przykład kobiety, mężczyźni, samochody, chłopcy w tym przypadku. S jest sumaryzatorem, oznacza na przykład wczesnoszkolny wiek, wzrost na przykład wysoki, niski. I jest T. T jest stopniem prawdziwości, który określa, jak zdanie jest bliskie prawdzie. I dalej jeszcze jest W. Jest to kwalifikator i on określa dodatkową cechę obiektu w określonym podsumowaniu. I teraz tak, jak wspomniałam, są dwie podstawowe formy. Trzecia forma została stworzona w 2018 roku przez Izabelę Superson, i którą opublikowała tę formę w artykule naukowym. Ona już odnosi się do dwóch podmiotów, jak widać, bo tutaj są chłopcy, a tutaj są chłopcy i dziewczynki, więc mamy większe jakby pole manewru. I ogólnie form podsumowań lingwistycznych może być więcej, zdecydowanie więcej i pokażę Wam właśnie też formy, które ja tutaj dodałam od siebie do literatury. No i tutaj, jak można zauważyć, Q, czyli ten kwantyfikator i sumaryzator oparte są właśnie na zbiorach rozmytych. Teraz tak, to też jest istotne, dlatego też o tym wspominam, czym jest grafowy model danych. Grafowy model danych, jego struktura oparta jest na strukturze grafów z węzłami. Obiekty są zaprezentowane przy pomocy tutaj wierzchołków, na przykład complaint, issue, a powiązania pomiędzy wierzchołkami to krawędzie, na przykład with in category. Jest to graf etykietowany, to znaczy, że wierzchołki i krawędzie posiadają etykiety. Wcale nie musiał taki być. To jest akurat konstrukcja, którą stworzyłam na potrzebę zaprezentowania i przetestowania mojej metody. Kolejna rzecz to wierzchołki mogą posiadać dowolne atrybuty i tak naprawdę powiązań może być nieskończenie wiele. Te wierzchołki mogą być dowolnie powiązane. Grafowy model uznaje się za najbardziej wydajny, może nie najbardziej, ale bardzo wydajny model pod względem wyszukiwania danych po ich powiązaniach, ponieważ one są, powiązania są bezpośrednio jako krawędzie grafu. Dlatego też zyskujemy tutaj na szybkości, wydajności. Dobrze. Wybór podmiotu podsumowania. Wspomniałam o tych podmiotach. Ja generalnie wybrałam na czas tutaj pokazania tej metody bazę skarg klientów, więc samymi podmiotami u mnie jest zażalenie klienta. I technologii, które użyłam w tej pracy, no to system zarządzania grafową bazą danych Neo4j, to jest w sumie najbardziej popularny system do zarządzania grafową bazą danych, a język zapytań w grafowym modelu to jest bardzo podobny do SQL-a. No i tutaj Visual Studio, C Sharp, .NET Core. Okej, tutaj też powiększę. No i autorska metoda.
Wcześniejsze metody, które omówiłam, bo to były same tutaj pokazane formy, ich formy, no to generalnie pod nimi wiadomo też są wzory i tak dalej, ale były one tylko skonstruowane dla relacyjnych baz danych. Jeśli ktoś będzie chciał o tym sobie szerzej poczytać, to na końcu prezentacji są odnośniki do artykułów na temat tamtych podstawowych form. Jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że podsumowania jednopodmiotowe w grafowych bazach danych zostały wprowadzone w pracy doktorskiej Łukasza Strobina, ale obsługiwały one tylko jeden podmiot. Ja tak naprawdę oparłam się na jego wzorach, ale też je przekształciłam i ulepszyłam, ponieważ trochę je uprościłam i sprawiłam, żeby były łatwiejsze w implementacji i bardziej zrozumiałe. Też nie mogę, bo mamy też ograniczony czas prezentacji, więc nie będę porównywać tych wzorów, jak wyglądał wcześniej, a jak wygląda teraz i co zostało dodane, ale jeśli ktoś jest bardzo tym zainteresowany, to też na koniec będzie do tego odniesienie i przypis. A jak działa samo to podsumowanie? No mamy jakieś rekordy z bazy danych, mamy wiedzę ekspertów na temat funkcji tych przynależności, tych zbiorów rozmytych, prawda? Wartości i atrybutów podsumowań, podsumowanie i na tej podstawie jesteśmy uzyskać wiarygodność podsumowania, czyli ten stopień prawdy, o którym wspominałam, czy jesteśmy w stanie określić, czy dane zdanie jest prawdziwe. Okej. Okay. Dobrze, tutaj mamy funkcję przynależności, którą stworzyłam na czas tej prezentacji tak naprawdę i pracy badawczej. Do niej będziemy się tak naprawdę cały czas odnosić. Dobrze, tu jest autorska metoda, czyli nowy sposób na obliczenie stopnia prawdziwości podsumowania lingwistycznego w grafowym modelu dla jednego podmiotu. Tutaj można zaobserwować, przepraszam, że VJ i VK to są wierzchołki w grafie G. Wszystko jest odejmowane od jedynki. Dlaczego? Generalnie to polega na tym, że jakbyśmy tego nie zrobili, to byśmy uzyskali informację, jak zdanie jest dalekie od prawdy, a nie bliskie prawdzie, a są po prostu porównywane te atrybuty. No i najłatwiej to będzie pokazać na przykładzie. Zrobiłam te specjalnie przykłady i tutaj widać, że niech VJ oznacza zażalenie rozpatrzone na czas, a VK zażalenie nierozpatrzone w określonym czasie. Przyjęto, że skarty roczne odpowiedzi w przyjętym czasie jest 1500, a zażaleń, których nie otrzymały 200. No i podsumowanie lingwistyczne możemy sobie, no to jest akurat najprostsze, jakie może być w tym przypadku, zażalenie zostały rozpatrzone w określonym czasie. No i tutaj możemy zaobserwować, że wyszedł tam wynik 0,82 i uznaliśmy, że zdanie jest to prawdziwe. Ja tutaj sobie uznawałam, że zdanie jest prawdziwe wtedy, kiedy jest większe niż 0,7. Możemy to sobie zwiększyć, to tylko miało tak naprawdę na celu pokazać, jak działa ta metoda. I teraz pokażę już, jak to wygląda z kwantyfikatorem. Kwantyfikator właśnie. I tutaj już występuje we wzorze kwantyfikator, który możemy zobaczyć. I Rmax to jest minimalny zakres, a Rmin minimalny zakres. I to bierzemy sobie z tej funkcji, którą pokazałam wcześniej. I tutaj ten szereg rozdzielczy rozpisałam. I widać, że tutaj, podobnie jak w powyższym przykładzie, VJ oznacza zażalenie rozpatrzone na czas, a VK zażalenia nierozpatrzone w określonym czasie. Przyjęto, że skarg, które otrzymały odpowiedzi w przyjętym czasie jest 1500, a zażaleń, które ich nie dostały 200. No i tutaj po obliczeniu widać, jaki uzyskujemy rezultat. OK. Tutaj mamy już pierwszą formę, którą to jest już jakby ta autorska metoda, bo wcześniej po prostu były ulepszone wzory, te, które już istniały w literaturze, ulepszyłam je, bo one były dla jednego podmiotu. Tutaj już występują dwa podmioty. I tu najlepiej to pokazać również na przykładzie, bo sam suchy wzór nic nie powie. No i tutaj mamy przykład zdania lingwistycznego, zażalenie złożone przez starszych Amerykanów w odniesieniu do ludzi w podeszłym wieku, są rozpatrzone na czas i niech zażalenia złożone przez starszych Amerykanów stanowią 1500, a skargi niezłożone przez starszych Amerykanów 500, to jest pierwszy podmiot, a drugi, zażalenia złożone przez ludzi w podeszłym wieku, drugi podmiot, 200, a zażalenia niezłożone przez ludzi w podeszłym wieku 1700. I teraz tutaj wyszedł taki wynik. No i te zdanie uznałam za prawdziwe. No i druga forma, jest ich cztery.
Widać tutaj we wzorze, powiększę, że VJ jest ilością danych, w których pierwszy z podmiotów spełnia wybrany warunek, a VK ilością danych, w których drugi z podmiotów spełnia wybrany warunek. Tutaj PG oznacza ilość pełnego zbioru podmiotów, czyli zbiór wszystkich par wierzchołków w grafie G. OK. No i również przykład. Bo to będzie najfajniejsze. Zderzenia złożone przez starszych Amerykanów bądź ludzi w podeszłym wieku są rozpatrzone na czas. Niech podobnie jak w poprzednim przykładzie zderzenie złożone przez starszych Amerykanów stanowi 1500, a zderzenie złożone przez ludzi w podeszłym wieku 200. Pełny zbiór podmiotów to 500. I mamy takie zdanie i to zdanie już nie zostało uznane za prawdziwe, bo jak widzicie wynikiem jest przybliżenie 0,66. Tak. No i trzecia forma. Tutaj... Tak, to jest trzecia forma już tych wielopodmiotowych podsumowań grafowych w bazach danych. No i tak jak poprzednio pokażę przykład, ja zawsze wolę na przykładzie coś pokazać, bo jest łatwiej zrozumieć. Przykład zdania lingwistycznego, które używa trzecia forma, no jest bardziej rozbudowany, zauważcie. Większość zdarzeń złożonych przez starszych Amerykanów w odniesieniu do ludzi w podeszłym wieku jest rozpatrzonych w odpowiednim czasie. Niech zaszalenia złożone przez starszych Amerykanów stanowią 1500, skargi niezłożone przez starszych Amerykanów 500, zażalenia złożone przez ludzi w podeszłym wieku 200, zażalenia niezłożone przez ludzi w tym wieku 1700. I tutaj rozpisałam, bo wiem, że to pokazałam na pierwszym slajdzie, ale kwantyfikator ten większy w tej funkcji przynależności przyjmował taki zakres, dlatego wyszły nam, dlatego podstawialiśmy takie wartości. OK. Trzecia forma, czwarta forma. I to już jest ostatnia forma. Ona wygląda tak. Zaraz będzie ciekawiej, bo to też pokażę w kodzie. I przykład zdania lingwistycznego. Większość zdarzeń złożonych przez starszych Amerykanów bądź ludzi w podeszłym wieku jest rozpatrzonych na czas. Tutaj mamy przykład, że niech zażalenie złożone przez starszych Amerykanów stanowi 1500, a skargi złożone przez ludzi w podeszłym wieku 200. Kwantyfikator większy przyjmuje takie wartości. Stąd taki wynik. I teraz pokaz kodu. Dobrze. I tu generalnie pokazuję Neo4j, czyli ten system do zarządzania bazą danych grafową. Bardzo polecam korzystać z tego narzędzia, jest bardzo intuicyjne, więc jeśli ktoś chce pierwsze kroki sobie spełnić z bazami danych grafowymi, to bardzo polecam w tym. Tutaj sobie można stworzyć całą strukturę, nie trzeba wpisywać wszystkich rekordów z palca, można sobie zaimportować na przykład dane z CSV, tak jak ja to zrobiłam, bo ja wzięłam, tak jak widzieliście, bazę z kart klientów i ta baza danych pochodzi ze źródła, które będzie znajdowało się na końcu i to są prawdziwe dane. Tutaj widzimy, ile jest tych wierzchołków i jakie są powiązania, możemy sobie je w łatwy sposób filtrować, możemy pisać tutaj zapytania też z palca, więc to daje nam dużo możliwości to narzędzie. Tak, łatwo jest też je postawić, więc tylko polecam korzystać. Tutaj tak, tutaj chciałam pokazać, że ja porównałam sobie to z tym, co pokazywałam wcześniej z tym rysunkiem, że to jest ta sama struktura danych, a teraz chciałabym pokazać, jak to wygląda w kodzie. Przepraszam z góry, że to nie jest refaktoryzowany kod, bo był tworzony bardzo dawno temu, ale chciałam pokazać samą koncepcję, że to jest prosto do implementacji. Tutaj mamy same wierzchołki pokazane, jak wyglądają i też w jaki sposób zostały zaimplementowane. To jest implementacja wzoru, więc nie jest to nic trudnego. Trudniej było wymyślić tę metodę niż wiadomo implementować. No i tutaj widzimy sobie pierwszy wzór na to porównywanie atrybutów. No tutaj widzimy też metody, które też porównują tutaj wartości i liczbowe i wartości słowne, bo tutaj troszkę tutaj tak wyglądają te metody. I tutaj jest ważne, czyli to co wspominałam, w sumie te funkcje przynależności są zdefiniowane, to jest tutaj zrobione na sztywno, ale to było tylko, żeby pokazać jak to działa i to działa, tak? Dokładnie. I te ręcze. Sam program no, nie jest trudny, tutaj sobie wpisywałam jakieś zdania, czyli na przykład w okresie wakacyjnym zdania zostało rozpoczęte na jakąś piętę na czas i rezultat.
więc nie wygląda to trudno. Później jest pokazane samo połączenie z bazą danych, no to też nie jest trudne. Tak, dokładnie. To wygląda w ten sposób. Właśnie, to jest to połączenie z bazą. To też nie jest trudna rzecz. Dobrze. Teraz przejdźmy sobie dalej i tutaj... No dobrze. Chciałabym to pokazać, więc to powiększę. Dobrze, i już mamy. I teraz tak, to są wyniki różnych podsumowań, które sobie wymyśliłam. Pierwsze to forma podsumowania, napisałam podsumowania zależności, to są te podstawowe, które były wymyślone przez Łukasza Strobina w pracy doktorskiej, które ja ulepszyłam, ale sprawdziłam wyniki i wiadomo, i tym jego wzorem i moim, bo żeby sprawdzić, czy na pewno wszystko jest zbieżne po ulepszeniu wzoru, jest. No i jak można zauważyć, największe stopnie prawdy z tej bazy, co ciekawe, mają podsumowania, zażalenie, które zostały złożone przez starszych Amerykanów, otrzymały odpowiedź na czas oraz reklamacje składane przez starszych Amerykanów otrzymały odpowiedź na czas na korzyść klienta oraz reklamacje składane przez młodsze społeczeństwo otrzymały odpowiedź na korzyść klienta. Są też zdania nieprawdziwe, na przykład w okresie wiosennym mniejszość reklamacji zostało złożone przez młodsze społeczeństwo przez sieć w odniesieniu do dojrzewających ludzi. Więc tak naprawdę no, testowałam to na różnych wyrażeniach, sformułowaniach. No i interpretacja wyników. A ogólnie, tak to też powiększymy, tutaj jest, tak? A, czyli już jestem po czasie, dobrze, to przepraszam, już przyspieszam tempo. No i generalnie analiza i interpretacja wyników może wspomagać podjęcie decyzji w rozwiązywaniu reklamacji w każdej firmie w zarządzaniu relacjami z klientem i po co może się to przydać. Klient dzięki temu narzędziu, dzięki tej metodzie może uzyskać wcześniej informacje, stanie wcześniej uzyskać informacje, czy jego reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona, czy też nie, a sam dział zarządzania relacjami z klientem może wcześniej na podstawie tej metody wesprzeć się nią, aby podjąć decyzję, czy daną reklamację rozpatrzyć pozytywnie. I samo podsumowanie, będę już przyspieszać tempo, zaprezentowano nowe formy podsumowań, tak jak wspomniałam, zaproponowano nowe sposoby lingwistycznej agregacji danych, wprowadzono autorską metodę, czyli te podsumowania wielopodmiotowe, uzyskano, i to było najbardziej istotne, jasną, komunikatywną, klarowną informację dla klienta i napisano metodę do obliczenia stopnia jej prawdziwości. I generalnie do czegoś to możemy to zastosować, tak jak wspominałam, można to wykorzystać w systemach wspomagania decyzji, ale w zależności od tego, jaką bazę obierzemy, może być to jakaś baza medyczna, możemy też ją wykorzystać jako system wspomagania decyzji do postawienia diagnozy medycznej na podstawie objawów klienta na przykład, pacjenta. I możemy na przykład użyć te podsumowania też do generowania nagłówków do artykułów w gazetach. Ja tego teraz nie pokazałam, bo jest za mało krótki czas, i dokonanie oceny stopnia prawdy do wybranego zdania, a ogólnie same możliwości przetwarzania języka naturalnego, bo chcę pokazać te różnice pomiędzy tymi podsumowaniami a innymi możliwościami tych metod jest wyszukiwanie produktów, klientów lub danych w sprzedaży używając zwykłego języka angielskiego, przeprowadzanie inwentaryzacji na przykład, albo obsługiwanie klienta przy pomocy chatbota, możemy o coś zapytać, a on nam odpowie, i wykorzystanie w automatyce domowej. No i tu jest bibliografia, o której wcześniej wspominałam. Oddaję głos do studia. Dziękuję.